Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Pan Radowicz, a to jest kolejny najnowszy odcinek z symulatora Maszyna. No i wiem, dzisiaj bez kamerki, ale jak to mówię, zawsze musi się coś psuć, nie? Jeśli coś jakieś sterowniki odmówiły posłuszeństwa i oznajmiły, że kamerka nie będzie działać, a nie miałem już czasu na to, żeby restartować komputer. Na nowo. Więc dobrze, przejdźmy więc w takim razie na samego symulatora. A właśnie, powitajmy także nowego subskrybenta, pana introwertyka. Tak, pan introwertyk zasubskrybował kanał 3 dni temu. Więc witamy go w naszej społeczności. Przeskodziała i się przechwytuje pięknie. Dobrze. Czyli tak jak wspomniałem, jedziemy sobie AN57 1167 RA. Sześćczłonowy EZT. Czyli załączę sobie bateryjki. Pięknie. Przekaźnik nadmiarowy. Podnieśmy tylny pantograf. Obejrzmy się na napięcie. O, skoczyło napięcie na pantografie. Więc w tym momencie załączmy sobie wyłącznik szybki, przetwornicę i sprężarkę. Załączmy sobie również reflektor. Jak słychać, lokomotywa działa. Numer ona ma 663. Nie wiem, czemu byli krótki. Ale cóż. C63 gotowe. No tu do odjazdu. Panie, jeszcze radia nie złączę. O ile się da załączyć. Ja coś widzę, że nie bardzo chcę ze mną współpracować. Chyba one tu dziś mają to załączanie radia. No właśnie. I kanał radiowy mamy mieć numer 2. I F3 nie działa. Dobra, oświećmy sobie przyrządy. Odhamulajmy hamulec. Jeszcze się ciśnienie nie nabiło odpowiednio, niestety. Trzeba jeszcze trochę poczekać. Myślę, że jakiś błąd się pokazał. Z odtwarzaczem, nie wiem czemu. Teraz się dowiemy. No, wystarczyło przeładować strony. Już wszystko działa. Jak tam nasz hamulec, bo my już minutę opóźnienia mamy. Jeszcze drzwi chociaż na chwilę otwórzmy. Żeby to było jakieś realistyczne. Dobra, zamykamy. Drzwi zamknięte, ruszamy. Jazda na oporach się świeci. Hej, tam serdecznie panie introwertyk. Już pana tutaj witam jako nowego subskrybenta na kanale. Powitam na początku transmisji.
Widzę, że również się pan na niej pojawił. Myślał pan, że się mnie nie doczeka, no w końcu się to udało. No były święta. Aż trochę z rodziną trzeba było je spędzić. Ja to też mówiłem na odcinku z życzeniami. Nie fajnie, że nie robię Strange Simulat. A. Pewnie też się z tamtego symulatora pojawią na dziś odcinki, mam nadzieję. Teraz jeszcze będą Strange Simulatora 2022. Już mam nawet dwa nagrane, tylko pozostało mi je zaplanować. Tam jest niepotrzebne okienko. Dobrze, tutaj semaforek jest zastępczy. Co widziałem nas do polewy. Niestety. Zaraz zobaczymy, na który nas to tor wyprowadzi. No na lewy. Nie ma to tamto. Na tor lewy, czerwony w takim razie. Nie widzimy. Ja nie jestem. Myślę, że mnie chyba najpierw dopuścili ze względu na mój wrok, ale... Wszystko się może zdarzyć, jak to mówią. Może akurat uda mi się kiedyś zostać. Jeszcze no może i staro wygląda, no jeszcze trochę za młody jestem. Takie rzeczy. Na razie to ja chcę liceum skończyć. A już niecały miesiąc do matury został. Połowę miesiąca. Ale zainteresowania mam na maszynistę. To znaczy myślałem o tym, żeby pilotem zostać, ale jak to się nie powiedzie, to ja pójdę na maszynistę. Mówię, o ile mnie ze moim wzrokiem dopuszcza. Gdyby na tego zawodu. Najedzie na pana spalinówka i przyciągnie panu posiwa dobrze. Na pan, panie introwertyk, czym się pan zajmuje? A ja już pan wie, że ja maszynistą jestem. Czym się pan zajmuje? Ciekawe. To ledwo to się rozpędza do tej strony godziny. A i tu widzę, że ten rozkład jazdy się sam nie chce z siebie przesuwać. To muszę ręcznie z czwarki 13-14. No się zbliża 14.
to już jest stacja. Widzi pan, jeszcze szkołę nie skończyłem. Mam nadzieję, że uda mi się ją zrobić. Jestem już bardzo bliski. Bez rozstawania się z muzyką. No raczej aż to źle nie pójdzie, że nie zdoła. No to jeszcze jeden człowiek tam gdzieś tam naturą się stresuje. Do zyskania są aż 3 miesiące za darmo. Możesz zrezygnować w każdej. A na co ja bym miał się gniewać? C63 Gotowia. Jest pan maszynistą offsetowym, czyli drukarzem. Wiesz, ciekawy zawód. Dobrze mogę nie mówić, chociaż ja już tak z automatu do każdego widzę, tak mówiłem. Bez rady się czuję, ma tyle lat, ile się czuję. Ja się czuję na starszego, a jestem młodszy. Akurat. No to pewnie tak będzie, że jak już potem będę miał z 40 pary, to będę się czuł na mniej. To niestety jest życiu, że starsze osoby chcą być młodsze, a młodsze chcą być starsze. To już chyba też z pokolenia na pokolenie przechodzi i nic się nie zmieni. Każdy kiedyś chce być starszy, a potem chce się być młodszy. Jest się starszym. Podjeżdżamy na wolny, pomalutku wjeżdżamy. Tam myślę, że z pana z prawej strony będzie ukres. Ostrożnie niech pan wjeżdża. I po podmianie już, czy jeszcze? No właśnie, tu kolega poszedł na CPL, autko może was podjechać, także zaraz byśmy się do pani zgłosili. Czyli wolicie tu powstać, tak? W tym miejscu? Tak, tam, bo tu na CPL podjadam zaraz samochodem, tam już kolega czeka. No to dobrze, jak się podmieniacie, to się można wciągać na wolny i MWA wypisało ostrzeżenia, to można sobie podejść wziąć. Dobrze, dziękuję, tak zrobimy. Znaczy ja sobie radzę. Ja mam trochę myśl techniczną, mam trochę dar techniczny też. I no, dużo mi no i rzeczy, no chociaż robię na przykład pierwszy raz, to robię to w miarę dobrze i wiem co z czym połączyć i tak dalej. Tak samo w Simulator, gdzie trochę pograłem, tak metodą prób i błędów to się udało. W końcu postanowiłem nagrać odcinek, jak już umiałem. Chociaż na początku też nie wychodziło, dlatego muszę się przyznać niestety. Ale nie od razu się wszystko udaje, ale nie można się poddawać. Tak samo jak kiedyś chciałem grać też Fetch Plane'a. I też nie powiem, że też mi na przez jakiś czas to nie szło i nie szło. Z biegiem lat się nauczyłem, jak prawidłowo wszystko należy robić.
teraz dużo ludzi nie wygląda na swój wiek. Teraz są takie te wszystkie mydła, nie mydła. Żele pod prysznic, żeby się dobrze dbało o CRF. Co następny semafor na stoi? Dziwię, ale ja też na przykład nie mam też czasu ostatnio jednej przygotowania do szkoły i tak dalej. Skąd ten czas brać też już swoją drogę? W takiej porze jak na przykład teraz, to jeszcze trochę czasu mam, ale nie za dnia. Człowiek się starzeje niestety. Kiedyś po 8 godzin potrafiłem przed komputerem siedzieć i grać w takie symulatory. Coś tu jest nie tak. Już widzę, co jest nie tak. Czemu ten pociąg jedzie tak, jakby chciał, a nie mógł. Był lekko zaciągnięty hamulec. Ręcz. No z tym śmianiem to ja też ile razy już słyszę, że... Gdzie ja taki młody, a jakiś symulatory kolei, przecież to nudy jest, jak można grać coś takiego. A gdzieś, nie wiem, tam strzelanki są o wiele lepsze. A ja tam akurat nie uważam, żeby jakieś strzelanki były lepsze, taktyczne, nie wiem co. No to jest takie uspokajające, relaksujące. Można się trochę poczuć jak... w prawdziwym świecie by się wykonywał zawód inny. Dlatego można powiedzieć, że pewnie się nie uda, że wykonywał, no ale zawsze trzeba mieć dobrej myśli, jak to już mówię. Ale no cóż, ludzie niektórzy nie doceniają symulatorów. Kiedyś nie było takich komputerów. Jeszcze jak technologia się rozwijała, już tak właściwie od urodzenia gdzieś tam komputer miałem, informatyką się zajmował. Ale... I na tym się skończyło, że aktualnie klasa o profilu informatycznym kończy. Czerniki 22-23. No z minutkę opóźnienia mamy niestety. No ja też zawsze lubiłem symulatory już, można powiedzieć, od dziecka. Pamiętam, jak maszyna tu wyszła. Pierwsza maszyna wyszła wtedy, kiedy ja się urodziłem. 7 lat pierwszy raz zagrałem w maszynę. I pamiętam, że wtedy chyba jeszcze było tylko N57 i jedna misja. To na zresztą do tej pory jak zostawiam w maszynie cały czas. No i kiedyś to były czasy, no jak jeszcze nie umiałem uruchomić tylko na ten klawiszologia
na jednym monitorze, na drugim symulator i no może uda się jakoś przejechać. Pamiętam jeszcze wtedy z semaforów wszystkich nie znam, to jeszcze w telefonie miałem taką aplikację, w której sobie mogłem podglądać i sobie wpisywać na przykład sygnały i co one oznaczają. To też było fajne. No i już teraz no, po co takie rzeczy robić, jak już się wszystko wie. Już jest techniką informatycznym? No ja akurat nie w techniką, ale w liceum. Ale co tam? Ja akurat wybrałem liceum, bo mówię pewnie iść na studia i tak się będę udawał. A mówię po co w technikum jeden rok dłużej chciałbym zawsze stracić. Dwie minutki opóźnienia mamy. W technikum informatycznym z tego co mi wiadomo jest ponad trudniej niż w liceum. Podam jeszcze te zawodowe zajęcia dochodzą i tak dalej.